Można sięgnąć właśnie do kanału Ziggy'ego z Teksasu. 75. odcinek bodajże, Moja droga do przebudzenia. Jest tych odcinków bardzo dużo, ja jestem w 75. odcinku. I oprócz tego jest mój kanał, który rusza już z impetem, Batoga, trzeba dwa razy wpisać. Tam też są te wywiady, bo to w sumie było ich trzy. Można sobie to odsłuchać, bo tam też jest to, co robię, to, co robiłam, to, jak walczyłam z systemem. Od 3 lat, jak się przebudziłam, ale opowiem taką anegdotę, która jest z mojego życia, która dotyczy właśnie mojej śmierci. Powiem szczerze, że przeżyłam coś takiego jak śmierć i budziłam jakby w nowym świecie. Oczywiście nie było to związane z moim umarciem na chwilę czy odlotem, tylko przez otworzenie oczu. A jak to się stało? To jest taka historia z 2019 roku, gdzie bardzo chorowałam, bardzo źle się czułam. To były czasy takie, gdzie ja latałam już po lekarzach i myślałam, że moje życie już będzie tylko skazane na tą tematykę i na to działanie, że od lekarza do lekarza zaczęłam właśnie diagnostykę, rehabilitację, bo bardzo byłam cierpiąca. Cierpiałam, byłam chora i mówię, jejku, jak już tak to pójdzie, to już będę z tymi babciami stała tak pod tą przychodnią i rozmawiała tylko o chorobach. Okazało się, że w momencie, kiedy się przebudziłam, to było tak, że szłyśmy w 2019 roku ze znajomymi dziewczynami na Sylwestra. W związku z tym, że wypiłyśmy trochę whisky, później szampana i tak się pomieszało, bardzo na smutno się upiłam, chciało mi się płakać, chciało mi się, jak to się mówi, wyjść z tego świata. Znaczy, ogólnie miałam taką depresję, że mówię nie, i cierpiałam fizycznie i psychicznie, mówię nie, najlepiej by było wyjść z tego pociągu i po prostu odlecieć. Nie mówię, że myślałam, żeby z tym życiem skończyć, nie, tylko po prostu miałam taki smutny stan upojenia. I w momencie, kiedy wracałyśmy, nie pamiętałam tego. Koleżanka za parę dni mi mówi, pamiętasz, co do mnie mówiłaś, wracając do domu, bo wracałyśmy razem. Ja mówię, wiesz co, urwał mi się film. Ona mówi, powiedziałaś, że umrzesz 3 kwietnia. Słuchajcie, to był styczeń. I mówię tak, no to trzeba listy pożegnalne pisać szybko, do rodziny, do znajomych. Zaczął się COVID w marcu, to mówię, to już tak pod COVID-a, to już mówię, dobra, pożegnanie będzie krótsze i będzie mniej ludzi, bo były ograniczenia, jak wiecie, wszędzie, wszystko zresztą nam ograniczali. No i się przygotowałam, bo w związku z tym, że tak cierpiałam, to mówię, no coś się widocznie dzieje w moim organizmie i może intuicyjnie czuję, że umrę. No to się przygotowałam, czekałam na 3 kwietnia. Oczywiście nie umarłam, żyję dalej, jak widzicie, jestem. Ale co się zadziało? Zadziało się moje przebudzenie. Jak się zaczął COVID, odwołali mi rehabilitację, diagnostykę, później mnie wsadzili na kwarantannę, pozbawili mnie dostępu do lekarza, nie mogłam się dodzwonić do przychodni, skończyły mi się leki bardzo ważne, bo na tej kwarantannie oczywiście nikt nie odbierał. Zostałam sama z sobą i ze swoim cierpieniem i pod nadzorem policji. Mówię, no fajnie, jestem przestępcą, ale cierpię, jestem człowiekiem. I teraz moje wszelkie prawa zostały, jak to się mówi, skasowane w ten jeden moment. Stwierdziłam, że właśnie wtedy mi się zaczęły oczy otwierać, jak mnie może wsadzili na tą kwarantannę. Mój wewnętrzny bunt się zrodził jakiś taki, bo jak byłam zła ogólnie na tą sytuację, że kończą mi się leki, ja cierpię, dlaczego ja nie mogę mieć dostępu do moich podstawowych praw. No oczywiście nie, no wtedy żadnych praw nie mieliśmy, bo COVID, bo wszystko zagrożenie i tak dalej. W tym momencie, kiedy powiedział mi pani przez słuchawkę z sanepidu, że ja muszę zrobić test, coś się we mnie przełamało. Powiedziałam pierwszy raz nie. Brak mojej zgody na to, żeby mi ktoś grzebał w moim nosie i pobierał moje komórki i moje DNA. Absolutnie. Ja byłam na kwarantannie w związku z podejrzeniem u syna, coś tam, bo miał kontakt z kimś tam. Niby chorym, nikt chorej nie widział. Syn zrobił sobie wymaz, bo mu zależało, poszedł do pracy, miał ujemne, a mnie za karę posadzili na kwarantannie. To taka kara, nie? Za nieposłuszeństwo. Myślałam, że, bo jeszcze pani mówi, że muszę to zrobić, ja powiedziałam, nic nie muszę. Napisałam oświadczenie, że się nie zgadzam.
Przyszedł pan w kombinezonie, przeczytał to moje oświadczenie. Myślałam, że mnie siłą będą chcieli przetestować. Po raz ostatni się bałam. Słuchajcie, bałam się, że padną, przytrzymają mnie, zawiążą mnie w kaftan, zrobią ten wymaz. No, nic takiego się nie stało. W tym momencie, kiedy pan wyszedł, powiedziałam: wow, będę wolna, jestem wolna. I wtedy po raz ostatni się bałam. Bo wiecie, ja byłam zawsze grzeczna, systemowa, wierzyłam, że prawo jest dla nas, że wszystko jest dla naszego dobra, że w ogóle light, fine, light, w ogóle wszystko tak. Ale coś mi nie pasowało, całe życie coś mi nie pasowało. Jak Dorotka parę wstecz 10 lat co najmniej mówiła mi o pewnych rzeczach, ja patrzyłam jak na kosmitkę, ale tak nie komentowałam, bo ja mam szacunek do tego, że ktoś może myśleć, a wiedziałam, że mam duchowe predyspozycje i jakieś tam wizjonerskie, to wie więcej niż ja. Jednak to jest takie, że nie możemy tego zbadać, to jest nienamacalna sytuacja, ta sfera duchowa jest taka dosyć trudna do ogarnięcia, bo jest nienamacalna. W związku z tym w momencie, kiedy jakby przejrzałam na oczy, ale kiedy? No to był mój długi poród od tego, od tego kwietnia, gdzie miałam umrzeć, do tej kwarantanny, to był mój długi, bolesny poród. Potem było już dobrze. Jakoś mnie wypuścili z tej kwarantanny, powiedziałam, jestem wolny człowiekiem, a na kwarantannie miałam bardzo dużo czasu, więc nawiązałam kontakty z Fundacją Tesli, z Januszem Zagórskim. Bardzo dużo ludzi mi pomogło, słuchajcie. Ja już wtedy byłam tak zdesperowana, siedząc w domu, że wie, bo coś muszę zrobić. A pierwszą myślą było, bo byłam w bardzo kiepskim stanie wtedy jeszcze, bo miałam tabletki przygotowane, ale miałam ich mało, mówię, nie zadziałają i no, będę cierpieć, a nie odejdę z tego świata, bo miałam taką myśl, żeby po prostu opuścić tą ziemię, bo nie miałam wokół siebie nikogo, kto by mnie wsparł w tym. Wszyscy mówili, zrób to dla siebie tego spokoju, a co ci zależy, będziesz wolna, bo ja a dlaczego to zrobić? Dlaczego mam być posłuszna, jak ja czuję, że nie powinnam tego zrobić? Czyli poszłam za głosem tego, co mi tutaj wnętrze powiadało, no i dobrze zrobiłam. W momencie, kiedy wyszłam już, przeczytałam o prawie naturalnym, słuchałam oczywiście Romana, słuchałam Ai Iskry, słuchałam ludzi, którzy, bo miałam dużo czasu, to po prostu te filmy same mi wpadały do komórki. Ja po prostu mówię, no to nie są przypadki. To po prostu miało się tak zadziać. Zaczęły mi się otwierać oczy, zobaczyłam, że nie jestem sama w tym myśleniu, że są też inni, którzy są przeciwko temu systemowi, przeciwko temu, co się zadziało 3 lata temu. Bo to, co się zadziało 3 lata temu, nigdy nie powinno mieć miejsca. Tak samo jak szpitale i tak dalej, wiecie, co się tam zadziewało. Nie wiem, czy wszyscy są świadomi, ale moja córka studiowała teraz pielęgniarstwo i z etyki był wykład i mówi, że prawie wszyscy płakali. Bo wykład miała pani, która pracowała na covidowym i na tych oddziałach widziała, co się dzieje. I mówi, odebrano ludziom prawo do godnego umierania. I to, co robiono, to, co się stało, nie powinno się wydarzyć. To mówiła kobieta, która przepracowała i widziała, co się dzieje na tych oddziałach. Widziała te dramaty ludzi, rodziców rozłączonych z dziećmi, noworodki, które były pozbawione kontaktu z rodzicami. To był dramat. Ludzie w kombinezonach latali jak ufolutki i nie powiem o procedurach, bo wiem o tych procedurach, bardzo dużo wiem. Nie będę tutaj się wypowiadać, bo to zakrawa na ludobójstwo, autentycznie na ludobójstwo. Dramatów ludzkich nie da się cofnąć i śmierci ludzkich nie da się cofnąć. Ale pamiętajcie, my jesteśmy całością. Ja tak chciałam podkreślić, bo tutaj mówimy o chorobach, o świadomości zdrowia, bo bardzo dużo jest ludzi teraz cierpiących, potrzebujących pomocy. My jesteśmy całością, jesteśmy duchem i ciałem, dlatego w zdrowym ciele zdrowy duch, a mówię, najpierw trzeba ducha uzdrowić. Ja uzdrowiłam ducha, uzdrowiło się moje ciało. Wzięłam się za siebie, wypisałam się ze wszystkich przychodni. Podziękowałam wszystkim lekarzom, chciałam zwrotu dokumentacji oryginalnej, oczywiście nie mogłam tego uzyskać, tylko kserokopię. To wzięła specjalowo, chciałam się z NFZ-u wypisać, chciałam podziękować temu systemowi, ale przeczytałam o prawie naturalnym 3 zdania. Słuchajcie, mówię tak, jestem wolnym człowiekiem, jestem wolną istotą. To jest takie proste. I tak naprawdę poczułam w sobie wolność. Przez cały okres covidowy, słuchajcie, byłam jak wolny człowiek, chodziłam bez maseczki wszędzie.
Wszędzie, tam gdzie ludzi wyganiano, gdzie ludzi dręczono, męczono i mnie to nie spotykało. Wszędzie chodziłam. Jeździłam autobusami. Pewne rzeczy jak gdyby się zadziały bardzo fajnie, bo mam wrażenie, że jeżeli poczujemy w sobie wolność, wolną istotę, brak naszej zgody na pewne działanie, naszą wolną wolę poczujemy w sobie tak głęboko, nikt nie jest w stanie nas do niczego przymusić i wystraszyć. Ale najgorszy jest lęk. Jeżeli się pozbędziemy lęku, to tak jakbyśmy wyszli z takiej skorupy grubej. Ja tak się po prostu poczułam. Zaczęłam jeździć rowerem, bo oczywiście lasy zamknięte, ale myśmy nie respektowały z koleżanką. Chodziłyśmy po pracy, zabaw były zamknięte, to zrobiłyśmy w lesie dla naszych dziewczynek, wnuczek, piaskownicę w pięknej przestrzeni leśnej. I kupiłam sobie działkę, jeździłam na działkę i poznawałam zioła po drodze, bo była piękna łąka. Natura mnie z powrotem pociągnęła do siebie i dopiero odkryłam, że życie jest piękne. Pokochałam na nowo świat natury, świat ducha. Poczułam w sobie lekkość, poczułam w sobie stwórcę, to źródło w sobie, które mnie poniosło. Ale jeżeli chodzi o ciało, bo ciało mówiłam, że bardzo mi szmakowało ciało, tak? Ale tak, mówię tak, nie, jak się uwolniłam psychicznie, poczułam ulgę jakąś. Mówię, jejku, coraz mniej mi boli, tak? Już nie wróciłam do rehabilitacji, wiadomo, bo ten teror maseczkowy to nie był dla mnie. Podziękowałam wszystkim, mówię tak, no. Zafundowałam sobie łóżko do rehabilitacji, bo miałam cały kręgosłup, stawy, wszystko mi siadło. Łóżko do rehabilitacji mi troszeczkę naprawiło kręgosłup. Teraz już właściwie to łóżko stoi, a ja nie muszę, bo jestem zdrowa. Oprócz tego żywność funkcjonalna do mnie wróciła po 3 latach, bo moje wnuki już jedzą od 3 lat i widziałam efekty i bardzo się cieszę. Ja zaczęłam też, teraz w maju będzie rok, jak się wzięłam za siebie, bo trzeba nasze komórki dożywić. Tak jak tutaj pani Beata powiedziała, że każda nasza komórka potrzebuje dobrego paliwa naprawczego. Można sobie zastosować różne terapie. Poczujemy to, jeżeli każdy potrzebuje czegoś innego, ale najważniejszy jest duch. Wolność, którą poczujemy w sobie i ta radość, i ta lekkość. Mi się chce teraz żyć, wstawać, działać. Ja jestem społeczniaczką, dużo rzeczy zrobiłam z tym systemem, ale obiłam się o ścianę. To też tam opowiadałam, bo to naprawdę, ile ja pism napisałam, ile urzędów odwiedziłam szkół w tych czasach, żeby ratować nasze dzieci. Zrobiłyśmy bardzo dużo, ale system niestety nie przepuszcza takich ludzi. Czyli trafialiśmy na mur, blokadę. Teraz chcemy zajść od drugiej strony, czyli do świadomości rodziców, nauczycieli i innych ludzi. I oprócz tego takie społeczne działania, jak grupowe pozyskiwanie środków na budowę świetlic edukacyjnych. Mamy dużo założeń takich ciekawych, mamy fajną grupę. Mam drugą rodzinę, słuchajcie. Tą, którą poznaliśmy na Facebooku na początku, a później się poznaliśmy na żywo i teraz do tej pory trzymamy się razem, gdzie rodziny się podzieliły. To na pewno w każdej rodzinie coś takiego się zadziało. Ja zostałam praktycznie sama. Wszyscy byli za tamtą metodą wiadomo czego. Ja stwierdziłam, że jak w momencie, kiedy mnie zostawili cierpiącą, a teraz mi proponują coś, co nie wiadomo, nie jest sprawdzone, to powiedziałam dziękuję. I teraz kończąc, bo ja już nie będę przedłużać. Słuchajcie, padłam na pomysł Festiwalu Zdrowia. Gdyby nie Bernadetta, nie dałabym rady, przysięgam wam. Pracy tyle, organizacyjnej, koncepcyjnej, tysięcy innych rzeczy, które nagle wpadają do rozwiązania i Bernadetta cały czas była ze mną. Telefon, przyjeżdżała do mnie do domu, a mieszkam trochę daleko od Zielonej Góry. Z niczym nie było problemu. Z niczym. Chciałam ci bardzo podziękować. Bardzo. Chciałam, żebyś wiedziała, że bardzo to doceniam. Ja ostatni tydzień byłam trudna, bo ja miałam taką tremę, czy nam wyjdzie, a Bernadetta, spokój. Kto tu się denerwuje? Ty? No ja. Jestem bardzo emocjonalna.